No to co? No to startujemy. Słuchajcie, Europejski Dzień bez samochodu. A ja jestem w Karwinie. Jak tutaj dotarłeś? No tak. Dzień bez samochodu. Ale słuchajcie, u mnie taki dzień bez samochodu jest średnio w większą część roku. Dzisiaj z racji późnej pory, no niestety dotarłem w tym autem, ale też zwiedzymy dzisiaj okolicę, żelazny szlak rowerowy po zmroku hotel Darków. Słuchajcie, no mam nadzieję, że pogoda nam nie skrzyżuje tych planów dzisiejszych. No niestety zapowiadane są deszcze, a to mnie dość mocno niepokoi. Ogólnie rzecz biorąc, to weekend ma być deszczowy. Co mnie jakoś specjalnie nie martwi, ale jeśli niedziela będzie deszczowa, no to trochę będę zmarł. Nie wjechałem na żelazny szlak rowerowy nad Polzą. Chmury się tam jakieś gromadzą. To mnie cholernie niepokoi. I teraz ten. Ale jak tu burzy z tego nie było. Co prawda, chmury mają być przelotne deszcze zapowiadane, ale jak burzy nie będzie, to jeszcze będzie ok. Dobra, nie go domy cisniemy. Nieciulnym w tym żelaznym szlakiem, ale już jademy normalnie. Tak to czasami bywa. To jest ostatnio taką nocno rajda, chyba że jeszcze coś w niedzielę się przytrafi. Ale na pewno ostatnio rajda tego lata, a zarazem dzień bez samochodu. Takie moje uczczenie tego dnia, chociaż przyjechałem tu autem. Ale jak godą, ja mam bardzo dużo dni bez samochodu w roku. Więcej dni rowerowych jak samochodowych. Więcej kilometrów przejechanych na rowerze jak autem, słuchajcie. To jest prawda. Do tego Was też zachęcam. Ograniczyć jazdę autem, a zwiększyć jazdę rowerem. Albo jak to woli, po śląsku na kole. Jak nie dacie rady w dzień, jedźcie w nocy. A że tam baba będzie narzekać, że Was w łóżku nie ma. To co? Może się zawsze kupić do sąsiada. Masaryk se siedzi. Ktoś nie wie, kto to był Masaryk. Tam jest na pomniku. To taki czeski Piłsudski. Też tak samo walnięty jak on. A może się chwili na jakąś marmina. A żelazny szlak idzie prosto. O.
hala sportowo. AFC tam jest. Jak to woli? KFC. AFC, KFC. 1-1. Takie działki tutaj są. Nie jadę żelaznym szlakiem. Nie zjeżdżam ze szlaku. Przejazd zakazany, ale nie dotyczy rowerzystów. Te wojski dali nic dobrego nie zwiastują. Trochę się obawiam, czy mi się uda cały ten żelazny szlak przejść. Czasu nie mieć. Cholerę. Myślę, że tak o pierwszej w nocy, jak najpóźniej skończę, to będzie ok. Ulica Olszyny. Dobrze też dwór Olszyny. Tutaj był też niedaleko. Ale ja już po niego nie pojadę, bo jego bym po prostu znaleźć innego. Podziwajcie się, jak tutaj mamy oznakowany szlak, jako potężna tablica. Większa od tych znaków drogowych. Fajnie. No, wyjechałem teraz trochę na taką otwartą przestrzeń za Karwiną, niedaleko Petrowic. Kurczę, niepokoi mnie ta burza, która jest tutaj w okolicy. 10 km od nas. Oby nie spadł mnie. Tam wiatr wieje od zachodu. Ona się przesuwa na północny zachód właśnie. Gdzie to się linia prądu. Możesz, cholera. Źle. Teraz mamy rozgałęzienie szlaku. Ja jadę na Skrybińsku i na Petrowicę. Dojechałem do miejsca na też. On był tu chyba za tym kamieniem. Ale tak tam. Luis Fonsi Despacito. Jest impreza. Hotelu. Przejeżdżamy przez granicę czesko-polsko, jakieś też i prusko-austriacko. Nie da się tu przejechać autem, ale na kolej jak najbardziej. I mamy właśnie pierwszego kesza w Skrybińsku. Super, łatwo znaleziony. Mamy jednego z największych keszy zaś, po takim wiatrze. Niestety do środka nie uda się wpisać. Wszystko zamoczone jak 100 piorunów. Ale widzicie? Gratulacje, znalazłeś skrytkiego cache. To nie jest śmieć. To nie jest niebezpieczne. No i tak dalej, i tak dalej. W las niedaleko kompleksu rekreacyjnego w Skrybińsku. Słuchajcie, nie jadę dalej, dlatego że nie znam tego lasu, więc nie będę się tutaj w nieznane. Wielkie biedy. Jest tak wiatra, szłoby tu przenocować nawet. Tu jest grill też, widzicie? Fajnie. Super. Tak, to jest Skrybińsko. No jak widzicie, tutaj już loło. A mnie się fajnie zdało, że te kesze już mu trzy tutaj znalezione. Szwarty będzie w Karwinie. Ale nie wiem, o której to będzie godzinie. Cisnę medali. Nie, słuchajcie, tutaj fest loło, jak już widać. Ta burza tutaj była, w tej chwili widzę gwiazdy. A więc nie ma tak źle. A ja już wjeżdżam do Gołkowic.
Wiem, wiem, Marian Dziędziel, ale i też Franciszek Brzoza. Stąd pochodzą. Nie wiedziałem o tym. Znaczy, że Dziędziel pochodzi, że ja, ale że Franciszek Brzoza to nie. Pozdrawiamy oczywiście na kole po śląsku. O, jakiś harczek nie zaczął wyjść. No i to dość duży harczek. Widzicie? Poszedł tu kątą. Widzicie? Tam się bierzesz. Przede mną jeszcze jakieś 50 km, także nie dasz rady chodźcie. Widzicie go? Widzicie? Patrzcie, nie, jaki skubaniec. Ja tam się psów nie boję, ale co mnie idzie ze zwierzyć tam. A, nie odpuść to pierun, kurde, leci na mną. Idź do chałupy, Misiek. Ja już mam dwa psy. Trzeciego mi nie trzeba. Patrz co za pierun, no. Nie daję za wygraną. Ciś do chałupy. A żelazny szlak skręcą w lewo. O, my są już w Dołkowicach oczywiście. No. Może się teraz wygodnie do uwolnia. Żeby za mną nie leciał. Szkoda. O! Ale tu mamy piękny kościół. Święta Barbara. Ja Barburka. Pięknie to jest zrobione. To niesamowita rzecz. 30-lecie konsekracji kościoła. Mszę świętą ku czci świętej Barbary celebrował i grotę świętej Barbary pobłogosławił metropolita krakowski, katowicki, arcybiskup Wiktor Skworc, Dołkowice, 4 grudnia 2016 roku. Tam jest Matka Bosko-Fatimsko. Kościół w Dołkowicach, taki ten parafialny pewnie. Tam jest Chrystus z koroną cierniową. Ładnie, ładnie. Ładnie zrobione. Widzicie? W Dołkowicach niedaleko jest winnica. Tutaj nas Hanys zakludził. Tutaj nas Hanys zakludził. No, kupiliśmy sobie wtedy do chałupy dwie flaszki. I powiem, bo tak trochę my tego niedawno popili. No i prawie my się ożarli tu w tej chałupie z tego wina. Ale oczywiście nie jechali mylika, a więc tak dla zdrowotności zawsze można, nie? Poza tym jakby wszyscy tak chlastali jak my, to by gorzelnie i wszelkiego rodzaju winnice, wszystkie tego typu zakłady by już dawno zbankrutowały. Tabliczki, Boże. Czerwony szlak też tu idzie. Pętla euroregionalna, ale my jadymy żelaznym szlakiem w nocy, słuchajcie. Tak zechciel się planował,
i dzisiaj jest ostatnim dniu, no dniu, ostatnia noc lata 2023. Tak żegnamy właśnie lato. Jaki to lato było? No taki sobie, no, szału nie było, ale też nie było najgorzej. Pod względem pogody oczywiście. W sierpniu, na początku sierpnia było zima jak piorun. Jak na sierpień oczywiście. Wrzesień bardzo ciepły, słuchajcie. Ja mam dzisiaj ostatni dzień urlopowego L4 i jadę w krótkich. Nie wiem, czy to będzie widać. Jadę na krótko, traktora też zjechał na krótko w nocy. Tak więc jest fajnie. Jestem w Godowie. Jak to jest ten park, tutaj jest baza Tour de Silesia, kiedy ja w tym roku wystartował i było naprawdę fantastycznie. Niestety chyba nie, raczej na pewno nie wystartuję edycji zdalnej. Zabrakło mi czasu. No szkoda, no. Trzeba będzie się wycofać. Urlopowe L4 mi trochę to pokrzyżowało. I też inne rzeczy to pokrzyżowały. No i geocaching też to trochę pokrzyżował, ale liczy się zawsze dobra zabawa. I cóż, mówi się trudno, no. Godo się trudno. Bonjour. A już teraz cisnymy żelaznym szlakiem tu na Łazisk, a potem na Jaszczębie i Kardinał. A dobrze się składo. Wjechałem na Staru Sztreka. Jadę już żelaznym szlakiem w pełnej okazałości Łaziska. Fajnie się jedzie. Mam nadzieję, że w 2 godziny zdążę go objechać. Przed północą będę w Karwinie. No i tak przed pierwszą chałupnię. Dobra, ale zmniejszę światło. 47%, więc nie będę szalał. Tam jest prosta autobana, a ja skręcę w prawo. Na żelazny ślad. Oczywiście nie mam wgranego śladu. Polegam tylko i wyłącznie na oznakowaniu, żeby przetestować, jak to się w nocy sprawdzę. Jak na razie sprawdzę się bardzo dobrze, bo te znaki są odblaskowe. Mamy kaplica Miłosierdzia Bożego w miejscowości Podbucze, ładny krzyż taki. I nie będziemy wchodzić do środka, bo przecież jest na pewno zawrzyte. Fany kościelne i oczywiście polsko zamiast szyński. Fajne miejscowa. Jest żelazny szlak pod znakiem stop. Krótki odcinek taki flakówki. Ale podejrzewam, że za niedługo będzie asfaltówka, bo się kochałki budują. Już jakiś rezyn tu jest wysypę. Zafinansowane z tego tam jakiś funduszu inwestycji lokalnych. To jest garaż, a prawo jest na szlak. Jest dofinansowana z rządowego funduszu, a dziury już jak kierun. Widać, jak przepieprzają te rządowe pieniądze. Jeżdżamy na ten właściwy szlak, więc tymi gelendrami. I tak będziemy ciszli aż do Żebrzydowic tak myślę. Fajnie, nie? No szkoda, że żarcia nie ma na trasie, ale to się nic złego nie dzieje. Żarcie mam do sobą. Telewizory w chałupach oglądają. No i co? No i lipa, bo co oni oglądają, słuchajcie, ja telewizora praktycznie w ogóle nie oglądam. No słuchać tych dziadów z Warszawy, to wolę to wyłączyć i w ogóle ich nie słuchać. Nie interesować się tym problemem.
Ale pamiętajcie, 15 października Welunek i Abstimmung. Także trzeba Tonikierym pokazać. Czerwona kartka. Tonikierym skopać żyć. Wyciepać świnię z koryta. To byleby nowe świnie. Ale to już przyszłość pokorze. No, powiem wam, jestem na żelaznym, ale że tam widział, co się świeciło. Jest tu taka kapliczka, znano. Tam niedaleko jest kresz, ale za tym kresz już znaszał. I taki pan ponoć o to dbał. Pan Franek tutaj widział o tym. Lepiej wiedział, ale naprawdę fajnie jest to zrobione. Jan Paweł II tu jest. Matka Bosko z Kalwarii Zebrzydowskiej. Maryja z Dzieciątkiem. Fajnie zachowane. Oby takie miejsca były jak najdłużej. No to za niedługo wjadziemy do Jastrzębia. Także spoko. Żelazny szlak rowerowy. Długie światło oświeciłe. To na krótkim też gdzie jechać, ale nie ma innych rowerzystów, to mogę jechać na długim. Znaki bardzo dobrze widać, są odblaskowe, jest to super. Wyobraźnia trochę mnie już zaczyna działać po zimie. Słyszę raz to majte szmery jakieś mówiące się gałęzie, a ten kapiący deszcz z liści naprawdę dodaje uroku. Ale pamiętajcie, że Roba nie wierzy w żadne zjawiska nadprzyrodzone. Dla mnie to są po prostu bzdury. Chociaż fajnie to wygląda teraz, nie? Będzie przed policją, coś ich tam mogło. Lampa przy oczyszczalni ścieków i ona tak długo. Dobra, ja sobie jadę tutaj chwilę dychnąć na te ławki tutaj w środkowicach, 10 minut do odpoczynku, rozluźnić mięśnie i cisniemy dalej. Mam nadzieję, że te ławki nie będą mokre. Zjeść jako rzymła i będziemy jechać dalej. Posiłek jest rzymła, jest oczywiście napój bogów, kofola. Dobra. Powiem wam tyle, że bez lampy no nie ma szans, żeby tutaj jechać. Zobaczcie, jaki fajny szlakowskaz prosto na Zebrzydowice. Skrzyżowanie z trasą EUV4 Pszczyna Bohumin. Oczywiście to EUV4 Jastrzębio. Weźmiemy kolejny przystanek w Gałęzinie do Jastrzębio. Tutaj mamy stacje naprawcze, ulica Komuny Paryskiej. No proszę. Jeszcze pamiętam, jak tu w Lajzy były. Ale fajnie się jedzie, cisza, spokój. Słuchajcie, znak Słowacji. Na Słowacji jest jakaś burza i ta burza kieruje się w naszą stronę. Więc no, myślę, że tak w ciągu 2 godzin
maksimum uda się mi ta trasa ukończyć, żeby zdążyć przed tą burzą do chałupy. Jak już będę w chałupie, no to może se loć, ale raczej nie chciałbym, żeby mnie teraz w nocy, mamy godzinę 22:48, jeśli ktoś nie wierzy, cholera, mi gasło. Jeśli ktoś nie wierzy, niech zobaczy, 22:48. Nie chciałbym, żeby mnie burza raczej w nocy dopadła, nie? Jest, uciekaj, schować. No ale byłoby ciężko. Zwłaszcza, że te pioruny mogłyby być trochę oślepiające, bo mamy noc. Jak to jest sztrum, no to by oślepiało pioruńsko. Nie mówiąc już o tym, że mogłyby mnie trafić, ale ponoć się jeszcze tak nie zdarzyło, żeby jeden piorun drugiego pioruna trafił. Moją drogą to naprawdę dziwne. Moment 22, a za chwilę będzie 23 września. Ostatnio doba lata. Przywitamy już jesień. Zarazem Europejski Dzień bez samochodu. Świętujemy właśnie na żelaznym szlaku rowerowym. Ja wiem, tam cykliści organizują jakoś rajza rano, ale ma być mega ciulato pogoda, więc na 90% im to nie wypoli. A ja już mam trzeci dzień z rzędu, trzecią noc z rzędu, kaj robię rajza. I co, fajnie, nie? Ale szkoda, że się to kończy. Chociaż teraz będą coraz krótsze dni od października, jak jeszcze czas zmienią, no to już wszystkie rajzy się będą kończyły po cimoku. Nie ma szans, żeby się tak nie działo. Dobra, nie godomy, bo i tak mało widzicie. Jademy. A, słuchajcie, nie, jademy, ale teraz będzie stacja Zielony Most. Jest stacja, a Zielony Most jest podświetlany, słuchajcie, no proszę, rewelacja, środkówka do Olzy, ale to tu fajnie jest porobione, podświetlany, bo lampa z drugi świeci. Ale jest to naprawdę fajnie. Dali. Jedziemy na Rutawa. Mamy taki tunel, bym powiedział bardziej. Ale fajnie oświetlony, słuchajcie. Rewelacja. Kiempy jest. Ja tu już mamy po lewej stronie dawne tereny KWK Muszczynica. Nie pokorzałbym tego, bo jest zima. Musicie mi uwierzyć na słowo. Jeszcze kumim stoi wieża wyciągowo. Mój tata tu robi na tej grubie. Wonia tutaj takimi przyprawami, co się tutaj jedzie. Wonia przyprawami. Fabryka Prymat w Jastrzębiu, nic nie widać przez okna, szkoda. Jest rowerzysta na żelaznym szlaku. Jest
roboty. Pracuję w klimacie. Wunę tutaj. Trzeba zniszczyć światło, żeby tego gościa nie lepić. Nie, nie szło, nie rozchowujemy. Wunio. Kurde. Gdzie by się rosoł teraz wziął? Dobra, nie może zachcianki jak baba. W ciąży. O 11 w nocy jest rosół. Ale dosłownie tak wunio tutaj. Albo dosłownie ten luft, ta woń by zjadł dosłownie. Przyjemnie woń. Dobra, chakajmy to jeszcze. Ja wiem, bo są jakieś szlakowskazy. Fajnie to. No tak, białko. Szlakowskazy, aha, tu jest wegetacja, mapa ze budowice Karwina, centrum Jaszczyny też się idzie, ale Lutawa, moje miejsce odpoczynkowe, podświetlone, słuchajcie. No, nieźle. Nie rozumiem za bardzo, po co to się dzieci. To powinno być tylko wzbudzane, jeśli już. Jest monitoring, jest defibrylator. Jakby ktoś z klekoty dostał. Są. Aha. Nie wiem, jest monitoring, temu to się świeci. A tu są klucze. Jest stacja ładowania rowerów elektrycznych. Defibrylator, żebym tego nie gwizdnął, temu się świeci. I dobrze, żeby tego żaden nie rozkradł. I przejechaliśmy granica pruska Austrii. Dajemy długie. Wcisniemy gaz. Teraz się nam blisko jedzie. Jest już godzina 23.23, słuchajcie, naprawdę fajna godzina się nazywa. Co do prusko-austriackiej granicy, no to te filmy cieszą się dość dużym zainteresowaniem, a myślę, że tak w listopadzie, jak będzie dobrze, to może już w październiku wrócimy do tego tematu, z tym, że będzie to trochę po nowemu, bo z elementami geocachingu. Jeżeli będą jakieś cache w okolicy, no to też będziemy je odnajdywać. No, a jak widzicie, jesień już przyszła. Witamy jesień, żegnamy lato. Europejski dzień bez samochodu. Święto wszystkich rowerzystów. Dlatego jo. Jada w nocy żelaznym szlakiem rowerowym, jedną z najpiękniejszych, najfajniejszych tras rowerowych w Polsce. Naprawdę strzał w dziesiątkę. Tutaj widać, jak gminy potrafiły się dogadać. Wielki ukłon też do pani Anny Hejtman, prezydent Jastrzębia. Myślę, że w najbliższym welunku, w przyszłym roku samorządowym lokalki to docenię. No, chyba, że już nie będzie mogła
kandydować, bo na dwie kadencje ponad to ma. Nasz burmistrz Błachut jakby wygrał, to no, ma jedną kadencję i będzie się musiał pożegnać, chyba że się zmieni rząd i znowu coś pomieszali. Bo oni tak lubią robić. Pofyrlają, poburlają i idą w drzwi. Nad rzeką Piotrówka. A to jeszcze nie tu. Ale widzicie. Nawet lampa się świeci. Jedna, druga. Nieźle. Już mamy szlak nawet oświetlony. A i mamy też wspomniany most. I tutaj się nakręca. Zobaczmy. Jak ten most wygląda? Tamej rzeki bo mnie pokorza. Ponoć kajś tu jest cash. Ale... A nie, to jest dobre. Zdobycia tego cash'a wymagałoby zlezienia pod ten most. To jak widzicie, przy tych barierach jest niemożliwe. Zjeżdżamy już z tej sztreki. We Wigawicach jadymy na Karwina, tak, dokładnie. A tutaj już jest taki slalomik specjalnie zrobiony, żeby nie szarżowali. I dobrze. To jest to już we Wigawicach. Słuchajcie, trochę tutaj kropić zaszło. I dobrze. Ale oświetlenie drogi LEDowe. Nie wiem po co te armatki tutaj w ogrodzie mają puszczone, skoro za chwilę będzie luło. Tak się marnuje wodę. Niech mi ktoś powie, że jest kryzys. Tamte światła to już jest Czeska Republika. Ale się ktoś źle. Jest tutaj tako wiata. Można się odpocząć. Po polskiej stronie ciemności. Widzicie? Czechy imprezują. Czechy imprezują. Tu mamy granica. Światło już jest w Czechach. Jeżdżamy do... Wchodzimy w zasadzie do Karwiny. Żebyście widzieli, jest słup graniczny. Czechy imprezują. Jak widać, nie tylko ja jeżdżę. To byli Polacy. Wjechałem teraz do Karwiny. A tu już nie padł deszczyk. Nie pyszczy. Dobrze, niech nie pyszczy. Góry jakieś od południa już idą. To pewnie ta burza z nad Słowacji. Ale już jest w Karwinie. Dobrze jest. Teraz powiedziałbym, że jest północ, słuchajcie, tak, jest północ. Nie mogę sobie odmówić jednej rzeczy. Żeby być w tym szczególnym miejscu o północy. A więc mamy już 23 września 2023. Żeby nie pokazać tego miejsca, tutaj pierwszy raz przejechałem przez granicę państwa. Kaczyce Dolne. Tu był taki szlaban przez drogę. A jak widzicie, po polskiej stronie lampy nie świecą. Czyli mamy tutaj też oszczędzanie. Tutaj są latarnie, nie świecą. Więc będzie fajnie. A w Czechach się świeci. Czechy mają więcej pieniędzy. Kolejne
Nowe przejście graniczne z czeskiej strony. Niebieski znak to jest Polska. I lampy też wyłączone. Po lewej wewnątrz strażnica graniczna. Druga w Karlinie z górki. No, wyremontowano fajnie, chodnik zrobiony, nowy asfalt, wszystko. Ale zobaczcie, po prawej stronie dałoby się to szerzej zrobić. Skoro tutaj jest żelazny szlak, no to drogę do rowerów też można było zrobić, nie? No właśnie, jednak się nie dało, no. Może pieniędzy brakło. O, ale teraz go trochę. Ale już nie dałem. I drugie do rowerów jest, ale to już praktycznie centrum miasta. A musimy na nią wjechać. Przepisy. No już pomału będziemy kończyć Karaina. 20 po 12 w nocy. Sobota 23 września. Czy to jest pierwszy raz, że ja tu jestem po północy, w ogóle o północy o tej porze w Karlinie? To nie jest pierwszy raz, ale pierwszy raz na kole. To jest Park Bożeny Nemcowej. No jest tu trochę taka łamigłówka, ale idzie się połapać. Jest już pół pierwszej, słuchajcie, pewnie będę o drugiej w nocy chałupie. Dobrze, że mam tu auto. Znaczy się, chyba mam, bo teraz mi tak skręca w prawo. Jeżeli mi go nie ukradli, no to o, widzicie. Dunę. No to będzie lipa trochę, bo trzeba będzie jeszcze do chałupy jechać na pole. Ostatnia skrytka geocachingowo znaleziono. Fajnie. W Parku Bożeny Nemcowej. W takim oto korzeniach strum. Super. Tutaj jak widzicie albo nie widzicie, jest w Parku Bożeny Nemcowej taki oto coś jak w Grecji, słuchajcie, nie? O, teraz mu to lepiej przyświecę. Jak w Grecji, taka altana Laryszów, słuchajcie. Jest tylko podświetlane, ale tylko jedno światło świeci. Fajnie to wygląda, taki kolumny zabezpieczone takim dachem. I to jest ostatni element naszej rajdy. Oczywiście jakieś debile musiały to poszkrywać. No cóż, idioci znajdą się wszędzie. Ale cóż, no już kończymy tę rajdę pomału. Wow. Pierwszą w nocy, słuchajcie, praktycznie. 0:56 godzina. No więc o drugiej w nocy będę w chałupie. Ale już też mi się zaczyna chcieć spać. No ale tego ostatniego przechadzek. Spać mi się zaczęło.
końcu trzy noce zarwane. Ale i tak miałbym nocki w robocie, więc na jedno wyszło. Zbliżamy się już pomału do końca tej rajzy. Właściwie już ją kończymy. Dojadę tylko do machiny teleportacyjnej. Dopiero już widzę na horyzoncie. Ale jak widać, auta jeżdżą, taksi. Tam gdzieś w tle słychać impreza. A moja machina teleportacyjna stoi. A ja już wam godzę wszystkim. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, za lato i następne rajdy już będą jesienią i zimą. Czymcie się i do zaś.